Witam w końcówce marca 2024. Znajduję się na Jomtien Beach. Pokażę Wam dzisiaj fajne miejsce, gdzie możecie sobie pójść na zachód słońca, bo przychodzi tam wiele osób. Zabierają ze sobą leżaki, zabierają ze sobą jakieś krzesła, zabierają ze sobą jakieś różne rzeczy, na których można usiąść, rozłożyć się i popatrzeć na piękny zachód słońca w Pattaji. Jestem przy samej plaży, tutaj duży 7-Eleven. Ludzie, którzy sobie siedzą przy stolikach w cieniu. Często tutaj jest dużo ludzi. Wszystkie stoliki praktycznie pozajmowane. Turyści, którzy tutaj miło sobie mogą spędzić czas przy samej plaży, kupić sobie coś do picia, posiedzieć, nawet kupić coś do jedzenia w 7-Eleven. I przy takich tutaj pięknych widokach posiedzieć, czy to rano, czy później po południu. Zawsze jest tutaj akurat ten 7-Eleven pełno ludzi. A ja pójdę w takie miejsce, w którym w sumie nigdy jeszcze nie nagrywałem. A jest tutaj bardzo blisko. Pokażę Wam właśnie taki plac, gdzie często przychodzi dużo ludzi. Tutaj duże osiedle, spokój. Nie ma już tutaj dużej ulicy żadnej, nie ma dużego ruchu. Tutaj jest fajny deptak, po którym można sobie czy to na rowerze pojeździć, czy właśnie pochodzić, tak jak ja właśnie zaraz mam zamiar. Ale pójdę najpierw jeszcze w prawą stronę i pokażę Wam ten plac, na który można sobie pójść właśnie pooglądać zachód słońca. A chcę Wam tylko powiedzieć jeszcze, że sezon pomalutku się kończy i widać to już i po plażach, i po restauracjach, i gdzieś po jakichś takich miejscach, gdzie zawsze było dużo turystów. No to zdecydowanie jest już tych turystów trochę mniej. Dzisiaj jest 26 marzec. Sezon kończy się tak chyba tutaj w Pattaji, to tak mniej więcej się kończy w połowie kwietnia, przepisowo, że tak powiem. Wiadomo, że oczywiście może być to później, może być to wcześniej. No i w tym roku chyba jest to troszkę wcześniej. Druga sprawa, z tego co słyszałem, nie sprawdzałem jakoś tego tak dokładnie, ale z tego co słyszałem, to przed 2020 rokiem to do Tajlandii przyjeżdżało około 50 milionów turystów. A druga sprawa, to podobno w 2023 przyjechało chyba tylko około 20 milionów turystów. Także o połowę mniej turystów przyjeżdża obecnie do Tajlandii niż przyjeżdżało wcześniej. A jakieś szacunki takie są, że na ten 2024 sezon 24-25 przyjedzie jeszcze mniej. Nie wiem dlaczego, ale takie jakieś są szacunki. No i dlatego też Tajlandia mniej więcej, między innymi, stara się o to, żeby zrobić dłuższe wizy, o to, żeby troszkę jakby ułatwić tym turystom przyjazd tutaj i bycie tutaj w Tajlandii. Więc fajnie by było, gdyby właśnie jakieś te dłuższe wizy zrobili, bo tak jak my teraz właśnie musieliśmy się naprawdę mocno głowić i starać, żeby te wizy wyrobić na cały rok. I było to i kosztowne, i dużo, kurczę, takie pracochłonne i w ogóle dużo mieliśmy z tym problemów. No ale udało się. Na szczęście się udało i właśnie tym też chciałem się tutaj z Wami dzisiaj podzielić, że mamy w końcu wizy, otrzymaliśmy wizy. Pójdziemy do szkoły, już wszystko mamy załatwione, mamy paszporty, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jedyny minus tej wizy i tego całego załatwiania jest taki, że przez to nie będziemy mogli na zbyt długo wyjechać z Tajlandii, bo ta wiza nam przepadnie. Nie chcemy, żeby nam ta wiza przepadła, bo jeszcze raz mówię, była i bardzo kosztowna i bardzo dużo musieliśmy się namęczyć, żeby tą wizę zdobyć, więc nie chcielibyśmy teraz tej wizy stracić, bo pojedziemy do Polski czy gdzieś indziej. Czyli maksymalnie możemy opuścić kraj, maksymalnie, to już tak totalnie z przegięciem, na 3 tygodnie, bo tak normalnie to można wyjechać tylko na 2 tygodnie, ale jak tam się coś jeszcze pozałatwia, trochę jakieś papiery powypełnia, no to i się tam parę dni naciągnie, no to tak do maksymalnie 3 tygodni można wyjechać z Tajlandii i trzeba później wrócić, jeśli nie chce się stracić wizy. No ja właśnie dotarłem już na ten plac, obrócę kamerę, pokażę Wam. Tutaj jest właśnie taki mega fajny plac, znaczy mega fajny, no po prostu duży plac, gdzie można przyjechać sobie samochodem, zaparkować czy skuterem. Jest miejsce. Tutaj za nami duże bloki. I tutaj zawsze właśnie rozkłada się dużo osób. Przychodzi tutaj dużo osób, to już jest koniec, sam koniec plaży, zaraz tam podejdę bliżej. Tutaj można sobie siedzieć, czy to na schodkach, czy sobie właśnie wziąć jakieś maty,
Tutaj ostatnio pan był z krzesełkiem, stolikiem, rozłożył się, wziął sobie tam coś do jedzenia, do picia i patrzył sobie tutaj na piękny zachód słońca. I mamy tutaj też piękny widok na wyspę Koh Lan. I dzisiaj jest w ogóle jakieś bardzo dobre powietrze, bardzo czyste powietrze, gdzie tą wyspę widać bardzo dobrze, a nieraz jest takie, że jej nie widać wcale. Wiecie, da się trochę to jeszcze przybliżyć. No, dzisiaj naprawdę widać bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten wiatr, który wieje, nie przeszkadza nam aż tak bardzo, jak mógłby przeszkadzać. I coś mnie słychać. No i mamy, widzę, lekki odpływ. Skały tutaj na wierzchu, a tak to są często przykryte. No i ta plaża też taka, widzę, dzisiaj taka większa. Mało ludzi, jest godzina, nie wiem, 10:30 mniej więcej rano, ale zazwyczaj i tak tutaj zawsze było więcej, ale z racji, że ten sezon się kończy, no to jest mniej, ale właśnie mamy tutaj fajne, fajne takie schodki, na których można sobie posiedzieć i pooglądać piękny zachód słońca. Tam pan jakiś się rozciąga, coś sobie ćwiczy i mamy bardzo, bardzo dużo miejsca. Tutaj widzę, rybacy przyszli coś złowić, jakieś ryby. Ciekawe, czy biorą, czy nie. Tutaj jakiś dwóch starszych panów też sobie siedzi w słoneczku, opalają się. Cisza, spokój, szum morza. Jedyny minus tutaj tego miejsca to jest tylko taki, że ta woda tutaj nie jest taka super piękna, ładna, czysta. Nie wiem, czym to jest do końca spowodowane. Słyszałem gdzieś tam, że miesza się gdzieś tam, właśnie jak są te odpływy, przepływy i tak dalej, to że gdzieś to się tam na dnie miesza dość mocno i później ta woda to właśnie tak wygląda, jak wygląda. Nie wiem, na ile to jest prawda. No ale do najczystszych, przynajmniej tutaj w tym rejonie, akurat ta woda nie należy. Ale ludzie i tak się kąpią i raczej wszystko jest z nią okej. Ale taki kolor ma, taki nie za bardzo. Właśnie tutaj są jeszcze te skały takie. Może gdzieś to też jakiś kolor, te kamienie uwalniają. Nie wiem, że ta woda też ma jakiś tutaj taki kolor. Nie wiem, nie mam pojęcia. No i coś tam pan ciągnie, ale chyba tylko zwija wędkę. On tak ciągnie. No i tutaj mamy już koniec Jomtim Beach. I tak to tutaj wygląda, a w tamtą stronę ciągną się kilometry plaży, kilometry. A im dalej, tym szersza plaża i tym bardziej pusta. Także jeszcze jak kiedyś był sezon, to na samym końcu tej plaży było chociaż kilka osób. A teraz wczoraj, jak jeździliśmy tam skuterem, to po prostu przez cały dzień nie było nikogo. Nie było dosłownie nikogo. Wielka, ogromna, szeroka plaża, tak gdzieś za 3-4 km stąd i nie ma ani jednej osoby. No co prawda też nie ma tam cienia, nie ma tam za bardzo też co kupić do picia, do jedzenia, więc z tego powodu też może być mało osób i jest bardzo gorąco, no ale nie ma nikogo. Właśnie pytałem tego pana, który tutaj stoi przy tym skuterze, który łowił ryby, pytałem się, czy coś złapał, ale mówi, że nie, że same jakieś takie małe rybki, że nic nie złapał. No niestety, nie jest tak łatwo. Ogólnie, tak jak widać, też jest bardzo dużo pustych leżaków pod parasolkami i nie trzeba się martwić, że nie będzie miało się gdzie leżeć. W sumie na całej plaży nie trzeba się martwić, że nie będzie miało się gdzie położyć. Leżaków jest bardzo dużo pustych miejsc. Także jeśli ktoś tylko ma ochotę przyjść na leżak, to jak najbardziej znajdzie miejsce i można. W sumie nawet w sezonie też nie brakowało tych miejsc. A teraz poza sezonem, no jeszcze nie do końca jest poza sezonem, no ale teraz już pod końcówkę tego sezonu, to już w ogóle, tak jak widzicie, nie ma zbyt dużo ludzi. Ciekaw jestem jeszcze, jak będzie później w tej porze mokrej tutaj w Pattayi, bo jeszcze w sumie nigdy nie byliśmy w Tajlandii, kiedy była pora mokra. W tym roku będzie to pierwszy raz i jestem bardzo ciekaw, jak będzie ta pora mokra wyglądała tutaj w tym rejonie. No i ile właśnie będzie turystów i jak to wszystko będzie wyglądać. Czy co niektóre jakieś tam bary, restauracje będą pozamykane, co niektóre właśnie miejsca, czy wszystko będzie dalej pootwierane i jak to będzie wyglądać, także jestem bardzo ciekawy. No to się przekonam, że tak powiem. Tutaj fajne apartamenty przy samym morzu z ogródkami takimi małymi. Ładnie wyglądają. Baseny przy okazji jeszcze prywatne,
na każdym podwórku, także mega. A tutaj mamy tylko mały deptak, plażę i od razu morze. A ja idę teraz w tamtą stronę. Tutaj jest ogólnie taki, właśnie przy tym 7-Eleven, jest takie jedno z piękniejszych miejsc. No nie jest może piękniejszych, ale no takie ładne miejsce, gdzie jest bardzo dużo palm i właśnie dostęp do morza i plaży. I tutaj też przynajmniej już zaczynają się jakieś miejsca, gdzie można sobie kupić coś do picia i do jedzenia. Jakieś kokosy, nie kokosy, różne rzeczy. Jak ktoś potrzebuje właśnie cień, to jest cień. Jak ktoś chce wyjść na słońce, może sobie wyjść na słońce. A jak ktoś sobie chce pospacerować, tak jak ja, to może sobie przy takich pięknych palmach i roślinkach pospacerować. O, można sobie wziąć hamak, rozłożyć między palmami i sobie poleżeć. Ładne kwiaty. No, można sobie rozłożyć takie maty wielkie i kurde, leżeć, odpoczywać. Tutaj to chyba pod jakieś masaże panie się przygotowały. Dużo cienia, gołębie. O właśnie, ptaki nie śpiewają. Już chyba za późno na śpiew ptaków. O, pełno wiewiórek, kurczę, ile tu jest wiewiórek, to jest masakra. W sumie w całej chyba Tajlandii, nie wiem, bo na Phuket chyba było ich sporo. A tutaj w Pattaji to jest naprawdę mnóstwo wiewiórek. W tym miejscu szczególnie. Cisza i spokój. Bardzo fajny tutaj jest ten deptak. No i później zaczynamy wchodzić do miasta trochę bardziej. I deptak w mieście. Ale też jest dużo palm, dużo słońca, dużo słońca i dużo palm, dużo cienia i duże zaopatrzenie właśnie w jakieś restauracje, masaże, we wszystko. Tak jak tutaj już właśnie pan kiwał do mnie głową, czy nie idę na masaż, ale nie. Pełno pustych leżaków. A może podejdę tutaj bliżej? Skoro tak ktoś tutaj ładnie pograbał piasek, ułożył ścieżkę, to przejdę się nią. Brakuje tutaj jakichś pięknych lagun, gdzie będzie wszystko pięknie, taka woda jak na przykład na Phuket czy na Kolan, ale i tak jest ok. Kurde, wszystkie puste leżaki, masakra. Mało ludzi na plaży. Tutaj sobie jakiś jeden pan tylko siedzi. Pusto. Idę dalej. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie tego low season, tego małego sezonu, słabego sezonu. To jest taka, opowiadał nam o niej taksówkarz, jak byliśmy na Phuket. Jechaliśmy taksówką z lotniska do hotelu. I mówi, że w tych poprzednich latach ten low season, ten mały sezon ratowali Chińczycy, którzy wtedy tak mocniej przyjeżdżali, nawet niż w tym mocnym sezonie. Bo kiedy jest mocny sezon, high season, no to przyjeżdżają ludzie z całego świata i jest dużo ludzi. No i Chińczycy też oczywiście przyjeżdżają, ale jakby ten low season, to za bardzo już nie było widać ludzi gdzieś tam z Europy, z innych części świata, tylko właśnie było dużo, dużo Chińczyków. A teraz mówi, pozmieniało się troszkę i dużo Arabów przyjeżdża. Dużo gdzieś tam ludzi z okolic Dubaju. Nie wiem, czy dlatego, że jest tam bardzo gorąco wtedy, powiedzmy w takim czerwcu, lipcu, gdzie temperatury 40-50 stopni i nie idzie tam żyć. I może dlatego przyjeżdżają, nie wiem. Ale w każdym bądź razie mówił, że jest zdziwiony, co prawda, tą sytuacją, bo nigdy wcześniej tak nie było, że tyle Arabów przyjeżdża teraz w tym takim słabym sezonie deszczowej, od deszczowej porze. A powiedzmy od roku czy dwóch coraz więcej tych Arabów z okolic gdzieś tam tego Dubaju, z tamtej części Azji przyjeżdża i trochę wypełniają ten słaby sezon. Jak będzie w tym roku, się okaże.
jeśli będzie to jakieś bardzo zauważalne, zauważę, to na pewno się tym podzielę. Kto w tym roku wypełni słaby sezon w Tajlandii. Ja tu teraz znajduję się koło takiego basenu. Nie wiem właśnie, czy to jest... To jest chyba należący taki basen do jakiegoś hotelu. Ale można też tutaj po prostu sobie przyjść i z dzieckiem na przykład, bo to jest tak bardziej pod dzieci. I można sobie tutaj koło samej plaży na Jomtien Beach przyjść na ten po prostu taki aquapark. Bo jest to taki trochę aquapark, gdzie jest dużo... Tam widać w oddali ślizgawki, 2-4 takie dość spore ślizgawki, więcej nawet. Tutaj pełno jakichś takich wiaderek przekręcających się, no taki aquapark dla dzieci, typowy aquapark dla dzieci, o właśnie. Więc jeśli ktoś jest tutaj z rodziną, z dziećmi, to może sobie w samym centrum miasta wpaść do takiego, w sumie mini można powiedzieć, aquaparku, ale nie jest taki całkiem mały z drugiej strony. Więc jest też, widzę, dużo leżaków, wolnych miejsc, więc jak najbardziej można sobie przyjść tutaj do tego aquaparku koło samej plaży Jomtien Beach. Jest też tutaj raz, dwa, trzy więcej. Trzy na pewno. Trzy boiska do grania w siatkówkę. Często tutaj w dużym sezonie było pełno ludzi. Szczególnie wieczorami, popołudniami, tak właśnie przy mniej więcej zachodzie słońca. I wszystkie trzy boiska zawsze były zapełnione ludźmi. Grali sobie w siatkówkę. No teraz jest jeszcze rano i gorąco, no to tam na jednym boisku sobie jakieś dwie osoby grają. A tak na razie stoją puste. O, mogę kokosów. O kurde, pan był w dżungli na kokosach. Cały samochód kokosów. Okej, idę dalej. Dodam jeszcze tylko, że przynajmniej na razie, do końcówki marca, pogoda tutaj w Pattaji, w tej części, ale w sumie i na Phuket też, jest jeszcze naprawdę bardzo dobra. Co prawda czasami są dni, gdzie są jakieś takie chmury, zdarzają się. Wczoraj może padało z 5 minut, maksymalnie z 5 minut, ale ogólnie cały czas jest piękna pogoda jeszcze. Jest to oczywiście bardzo gorąco, ale tak to chyba będzie przez cały rok. Co prawda ma być jeszcze chyba bardziej ciepło, bo teraz dopiero zaczyna się ten sezon taki letni w ogóle. Dopiero w sklepach są letnie kolekcje, właśnie przyjechały. Byliśmy ostatnio w galerii, to widzieliśmy, że właśnie w końcu letnie kolekcje się pojawiają. Więc będzie można sobie kupić jakieś normalne ciuchy w Tajlandii letnie, czyli jakieś koszulki na ramionczkach, czy więcej jakichś klapek, bo wcześniej to naprawdę nawet tutaj w tej Tajlandii, w której jest cały czas gorąco, gdzie w zimie jest 30 stopni i jest bardzo, bardzo gorąco, no to często w sklepach są jakieś grube rzeczy do kupienia. Można kupić jakieś kurtki, czy to buty, czy coś takiego grubego. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. W sumie Tajowie jeżdżą tutaj w ciągu dnia w kurtkach, bo chronią się przed słońcem, a nie przed mrozem. No ale właśnie tak jest. A teraz, kiedy właśnie jest już tak końcówka marca, początek kwietnia, no to w sklepach zaczynają się pojawiać letnie kolekcje i letnie ciuchy. Przynajmniej jest ich więcej, tak? No bo wiadomo, one są przez cały rok tutaj, ale teraz będzie pewnie jest większy wybór. Tutaj też takie fajne miejsce koło plaży. Fajne restauracyjki, można sobie przyjść na kawkę, posiedzieć spokojnie. No i wracając tylko do pogody, no to pogoda na razie cały czas jest i oby taka cały czas była. Fajne miejsca. Tutaj taki styl azjatycki, jakiś bardziej może chiński, japoński, nie wiem. I w dalszym ciągu pełno pustych leżaków. I mało ludzi. Puste krzesła i stoliki czekają na turystów. Mamy tutaj miejsca takie, żeby sobie chyba zapalić też, bo tam widziałem dwie popielniczki. A tutaj chyba się odchodzi, że jak ktoś sobie chce zapalić, to sobie tutaj siada przy tych stolikach. Bo widzę, że wszędzie jest pełno papierosów. Zamiast gdzieś tam na leżakach, czy gdzieś przy wodzie, przy plaży. To chyba tutaj też tak porobili takie miejsca. Palarnie. O, takie palarnie tutaj są porobione. Z tyłu. Tak jak tutaj, o. Dwa krzesła, stolik i popielniczka. Ta akurat czysta. Tutaj takie tereny.
bardziej tylko denerwuje mnie to, że właśnie jeździ taki samochód z nagraną cały czas jakimś tym samym tekstem po rusku, informującym o tym, że sprzedaje owoce, jakie owoce, po ile i jedzie. I jest taki chyba ze trzy tutaj na tej ulicy, na Jomtiem, i one tak jeżdżą na okrągło i się drą, i się drą, i się drą po rusku. I sprzedają owoce. Tutaj widzę jakieś podcinka palm, obcinanie jakichś suchych gałęzi. Ale pan ma kosę, chciałem powiedzieć, ale kurde, zapomniałem, jak się to nazywa. O Jezus. Sierp, nie, sierp? Sierp? Jezus, jak to się nazywało? Już tego, narzędzia już nie widziałem dziesiątki lat chyba. Sierp? Tak, chyba sierp. Miał takiego sierpa na końcu przyklejonego do kija i obcinał gałązki. Na auto. To już ładnie było obcinane wszystkie. Kurde, czy są tutaj osoby jakieś na tym kanale, które znają takie narzędzie jak sierp? Używał ktoś sierpa kiedyś w życiu? Nie wiem, ludzie z miasta to raczej chyba nie znają nawet takiego narzędzia. No ja byłem z wioski, więc znam. Dajcie znać w komentarzach, czy jest tu ktoś, kto w życiu używał sierpa. A jakby ktoś chciał pójść do toalety, to za 5 batów, czyli za 60 groszy można iść się wysikać, umyć buzię, ręce i takie tam. Pamiętajcie, że jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Możecie też wejść na grupę naszą, gdzie link do tej grupy na Telegramie jest w opisie każdego filmu. Tam też możemy się skontaktować, sobie porozmawiać. Fajnie, że kolejne osoby odzywają się i chcą się z nami spotkać. Jutro właśnie mamy spotkać się z panią Kasią, która jest tutaj z córkami przejazdem, mniej więcej w wieku Emmy. Także bardzo fajnie, dziękujemy za kontakt. Chętnie, miło się spotkamy, a więc zapraszam i do komentowania pod filmami, i do pogadania sobie na grupie. No i oczywiście za wszystkie łapki w górę pod filmem bardzo dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, hej, cześć.